Witajcie. No i doczekaliście się. Odcinek okrytonosienny 2 przed wami. Przypominam, że była jeszcze część pierwsza, którą znajdziecie o tutaj. A w tym odcinku modyfikacje organów roślinnych. A więc dlaczego to jest łodygą, a to jest liściem? Porozmawiamy sobie o budowie nasienia. No i kilka słów o owocach będzie się działo. Zanim zaczniemy, w opisie filmu znajdziecie link do kursu uczenia się. Nauczmy się, jak się uczyć. Nauczmy się tego z odwróconą lekcją. Dobra, zaczynamy. Przypomnijmy sobie kilka faktów o roślinach okrytonasiennych, czy też okryto-zalążkowych. Po pierwsze, ich nasiona są okryte owocem, ich zalążki zaś okryte są słupkiem. To rośliny, które najdoskonalej opanowały środowisko lądowe i dzięki temu stały się grupą najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną ze wszystkich roślin. Kwiat ich zbudowany jest z okwiatu, czyli okrywy kwiatowej, a także właściwych organów rozmnażania, czyli słupków i pręcików. Na okwiat składają się płatki korony i działki kielicha. A skoro już tu jesteśmy, porozmawiajmy sobie o tym, czym właściwie jest owoc. Wiem, że do głowy przychodzą wam od razu wiśnie, jabłka, czereśnie, ale owoc to sporo więcej niż, wiecie, wszystko to, co leży na półce w sklepie z napisem owoce. A prawda jest taka, że na półce z napisem warzywa też leży bardzo dużo różnych owoców. No weźmy na przykład cukinię, bakłażana, dynię, paprykę, ogórka, pomidora, no wszystko to są owoce właśnie. No a jak ten owoc powstaje? Słuchajcie, zaraz po zapyleniu ta dolna część słupka, ta taka rozszerzająca się, zwana zalążnią, to właśnie ona stopniowo zmienia się w owoc. I tu chciałem zaznaczyć, że są także owoce, które powstają z innych, albo może przy udziale innych części kwiatu, i wówczas taki owoc nazywamy szupinką. Dobrym przykładem jest jabłko, ponieważ w procesie powstawania tego, co dobrze znamy, co nazywamy jabłkiem, co zjadamy, bierze udział dno kwiatowe. Nie powinno więc dziwić was, że biolog jest w stanie nazwać banana jagodą, pomidor owocem, a jabłko szupinką. Ale owoce to sporo więcej. Takie jedno ziarenko słonecznika też jest owocem nazywanym niełupką. Spójrzcie na orzech laskowy, na strąg fasoli, to wszystko są owoce. A jak dorzucę wam jeszcze fakt, że truskawka to owoc zbiorowy, a pojedynczym owocem truskawki jest orzeszek, i to jest to małe tam zielonkawo, czy żółtawe, czy czasem czerwonawe, które widzimy, dostrzegamy właśnie na truskawce. Tak, owocem truskawki jest orzeszek. Dwa słowa o organach wegetatywnych roślin okryto-zalążkowych. Pamiętacie organy wegetatywne? Korzeń, łodyga, liść. Nas szczególnie interesuje, w jaki sposób modyfikacje czy też przekształcenia tych organów pomogły w opanowaniu różnych środowisk. Weźmy przekształcenia liścia i na przykład spójrzmy na ciernie u kaktusa. Taki kształt liścia po pierwsze ogranicza parowanie wody przez liście właśnie, takie parowanie, uciekanie wody z liścia nazywamy transpiracją. No kaktus bardzo nie chce, żeby woda mu uciekała przez liście, zatem ta modyfikacja ogranicza transpirację. No ale ciernie kaktusa bronią przed intruzami. Którzy mogliby być łasi na faktycznie zgromadzoną w kaktusie wodę. Zatem mamy tutaj dwie różne funkcje doskonale pomagające faktycznie w życiu w tym środowisku, w którym kaktus normalnie występuje.
A tutaj mamy cebulę i jej liście spichrzowe. Tak, to od czego płaczemy krojąc i wrzucając na patelnię, to właśnie liście spichrzowe. A jak pomagają w trudnych warunkach? W trudnych warunkach naszych szerokości geograficznych, gdzie od czasu do czasu nadchodzi zima, takie liście spichrzowe pomagają roślinie przetrwać ten trudny, niekorzystny okres. A oto liście pułapkowe, które pomagają roślinie, uważajcie, chwytać owady. No jasne, że chwytać owady, ale po co chwytać te owady? Mianowicie są one źródłem azotu, którego brakuje w glebie. Zatem rośliny te owadożerne mogą występować w środowiskach ubogich w azot, bo uzupełniają go sobie nie z gleby, ale właśnie zabijając owady. A teraz spójrzcie na bardzo ciekawe przekształcenia łodyg. Bulwy, tu na przykład ziemniak, i kłącza, tu na przykład imbir, to są znów organy, które pomagają w przetrwaniu trudnego okresu. To są organy spichrzowe magazynujące różne substancje. No nie bez przyczyny ludzie nauczyli się je wykorzystywać, właśnie dlatego, że roślina gromadzi tam to, co najcenniejsze. No i dodajmy, że zarówno łodyga w postaci bulwy, jak i w postaci kłącza umożliwia również rozmnażanie wegetatywne, a to już znacie, bo oglądaliście część pierwszą niniejszego filmu. No i korzeń. Bardzo często spotykamy się z korzeniem spichrzowym. Ta modyfikacja, podobnie jak w spichrzowych łodygach czy w spichrzowych liściach, pomaga przetrwać trudne warunki. A gdzie znajdziemy taki spichrzowy korzeń? No marchewka, no rzodkiewka, no burak. Spójrzcie na korzenie czepne u na przykład bluszczu, które umożliwiają wspinanie się roślinie po różnych wysokich obiektach, murach, drzewach i innych, dzięki czemu mogą piąć się coraz wyżej, by lepiej wykorzystywać docierające światło. Przekształcenie korzeni w postaci ssawek, jak u jemioły, pozwala podkradać drzewom wodę z solami mineralnymi. Te korzenie, te ssawki, wwiercając się konkretnie w tkankę przewodzącą, jaką jest drewno, no właśnie podkradają drzewu wodę. Taki tryb życia nazywamy półpasożytnictwem. Bardzo ciekawe jest to półpasożytnictwo, muszę wam powiedzieć. Ale wiecie co? Cofnijmy się jednak do tego momentu sprzed powstania owocu, mianowicie do samego zapylenia. Jak pamiętacie, pyłek jest sposobem transportu komórek plemnikowych, które to chcą dostać się na znamie słupka, to jest ta górna część słupka, następnie wyprodukować łagiewkę pyłkową, by te komórki plemnikowe przetransportować do wnętrza zalążka, do komórki jajowej. Przy okazji nagonasiennych mówiliśmy właściwie tylko o wiatropylności. Tutaj przy okrytonasiennych mamy do czynienia z różnymi sposobami przenoszenia pyłku, innymi słowy z różnymi sposobami zapylania. I teraz rośliny te oczywiście też mogą być wiatropylne. Wiele popularnych drzew okrytonasiennych jest faktycznie wiatropylne. Takie rośliny bardzo często mają takie długie i wiotkie pręciki, żeby wiatr łatwo wytrząsnął z nich ten pyłek, który swoją drogą jest bardzo lekki i oczywiście występuje w kosmicznie wielkich ilościach. O kwiatu nie ma albo wcale, albo jest on silnie zredukowany, no bo po co okwiat, po co części wabiące, gdzie nie ma kogo wabić, no wiatru wabić przecież nie trzeba. Kwiaty z kolei, które są zapylane przez zwierzęta, no taki modelowy już sobie omówiliśmy, najczęściej faktycznie zapylającymi zwierzętami są owady, ale mogą być na przykład kolibry, ba, mogą być nietoperze. Tak, na świecie występują roślinożerne nietoperze, które mogą jeszcze pomagać w zapylaniu. No świat jest fascynujący. Okej, udało się kwiat zapylić. Następnie, tak jak mówiliśmy wcześniej, komórka plemnikowa łagiewką pyłkową dostaje się do wnętrza zalążka i dochodzi do zapłodnienia.
No i ta zapłodniona komórka jajowa stopniowo staje się zarodkiem, czyli takim początkiem nowej rośliny. Wokół niej zaczyna tworzyć się taka substancja zapasowa, nazywana bielmo. No i całość otoczona będzie łupiną nasienną, a zatem budowa nasienia, które powstało z zalążka, już za nami. No właśnie, i to nasiono powstaje z zalążka, ale przypominam, że mówimy o okryto-nasiennych. Zalążek jeszcze jest dodatkowo okryty tą dolną częścią słupka, tak zwaną zalążnią. I to z tej zalążni właśnie powstaje owoc. I taką piękną klamrą kompozycyjną zamykamy dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie za wszystkie lajki, za subskrypcje, za to, że komentujecie moje filmy. To bardzo mi pomaga. Bardzo serdecznie również dziękuję patronom, czy to z Patronite'a, czy to tym, którzy kliknęli o tutaj poniżej w przycisk wesprzyj. Dzięki Wam istnieje ten kanał, dzięki Wam mogę dalej kręcić lekcje i pomagać Wam w nauce. Dzięki serdeczne, że byliście ze mną, trzymajcie się i cóż, do następnego razu.